tędy ma płynąć ta woda. Niech pani popatrzy, jak wysoko jest podtęgę. Jak wysoko tam jest ten. I gdzie ona popłynie, ta woda z tego? Pytania zdesperowanych mieszkańców Woli Dalszej pozostają bez odpowiedzi. Mieszkańcy tej ulicy, prostopadłej do znajdującej się po sąsiedzku autostrady, twierdzą, że już wcześniej po ulewach były tu problemy. Ja wierzyłam w to, że jak jest, będzie budowana autostrada, to ten temat zostanie rozwiązany, a ten temat, teraz się okazuje, że ten temat się jeszcze bardziej komplikuje. Bo według projektantów autostrady woda ma płynąć pod górkę. Mieszkańcy twierdzą, że wcześniej woda gromadząca się w rowach miała tu naturalny spływ w kierunku południowym, czyli w kierunku autostrady. Teraz taki naturalny spływ uniemożliwiają tak zamontowane przepusty. Stary przepust był całkiem niżej przed dnie, na drugą stronę, a teraz jest podniesiony pewnie z 1,5 metra do góry. Ludzie pokazują, że na dalszych odcinkach tego naturalnego spływu jest podobnie. No ale patrzcie, czy nie idzie to w górę. No, o. No przecież gołym okiem widać, no nie wiem, no. Nie znam się na tym, nie jestem fachowcem, ale, no, ale widać, że ta woda z tamtej popłynie w te, a nie stąd w tamte. Mieszkańcy chcą, by ktoś szybko zweryfikował te absurdalne ich zdaniem plany, bo po intensywnych ulewach ich domy są systematycznie podtapiane. Woda stoi, kiśnie i panie, robi się takie co bądź. No, jak było, tak było. No, domy były budowane, piwnice co niżej poziomu tego. Wszędzie woda się dostaje do domów. Piece co centralnego ogrzewania wszyscy mają podnoszone w domach. To nie jest rok, to nie jest dwa, to jest kilkanaście lat. My się topimy. Mieszkańcy twierdzą, że w tej sprawie interweniowali w powiatowym zarządzie dróg, który takie rozwiązania uznał za złe i poinformował o tym Generalną Dyrekcję Dróg. Twierdzą, że były też bezpośrednie spotkania z budowlańcami. Byliśmy kilkanaście osób w dyrekcji poprzedniej firmy, która to zaczęła budować, i obiecali, że tą wodę będą właśnie brali do ścieków z autostrady. Będzie jakaś przepompownia. Teraz firma się zmieniła i nie wiem, jak to będzie dalej. W Generalnej Dyrekcji Dróg, którą poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie, dowiedzieliśmy się, że w sąsiedztwie tego wiaduktu w przyszłości zostanie uruchomiona kanalizacja tłocząca, która ma rozwiązać problemy z odpływem wód. Inwestor zapewnił nas też, że zainteresuje się sprawą projektu i sygnałami mieszkańców dotyczącymi rowów i nowych przepustów.